Justyna Suchecka, Natalia Szostak i nasza siódma już krótka przerwa. Tym razem o Andrzeju Wajdzie, a dokładnie to o kobietach w jego filmach. Wybrałyśmy 9. Opowiadamy o nich chronologicznie, czyli według dat powstawania filmu. Teresa Jurzewska, czyli łączniczka Stokrotka z filmu Kanał z 1957 roku. U Wajdy debiutowała będąc zaledwie na trzecim roku studiów teatralnych. Ale nie miała być aktorką, miała być chemiczką, podjęła nawet stosowne studia na UW. Tyle tylko, że okazało się, że ma talent do czegoś zupełnie innego. Kiedy film prezentowano w Cannes, podobno podeszła do niej Marilyn Monroe i Jurzewska opowiadała później, że zapraszała ją do USA, chwaliła jej urodę. Nigdy nie wyjechała, dlatego że w tamtych czasach zdarzyło jej się, jest taka legenda, udzielić wywiadu francuskiemu pismu, w którym powiedziała, że jest źle opłacana. Nigdy potem nie dostała paszportu. Nie mogła się realizować, mimo że znała biegle dwa języki, francuski i angielski. Ewa Krzyżewska, czyli panna Krysia, barmanka z Popiołu i Diamentu. O, świetnie, ładne imię, Krystyna. Przestań się wygłupiać. Krysia się nie wygłupia. Pij budkę, idziemy. Pracuje w Monopolu, zakochuje się w młodym akowcu Maćku, przeżywają płomienny romans, który trwa tylko jedną noc, ale uświadamia Maćkowi tragizm jego losu i sprawia, że chce zmienić, że Maciek chce zmienić swoje życie. Ewa Krzyżewska także debiutowała u Wajdy, była zaledwie na drugim roku Akademii Teatralnej. Za tę rolę, za rolę Krysi, dostała kryształową gwiazdę francuskiej Akademii Filmowej. W 1973 roku aktorka wycofała się z życia filmowego, wyemigrowała do Stanów i tam, uwaga, pracowała jako kierowniczka. Tak, kierowniczka biblioteki w ONZ. Beata Tyszkiewicz zagrała u Wajdy parokrotnie. Najpierw w 1965 roku w filmie Popioły, ale tych filmów było więcej. Tyszkiewicz tak bardzo zapadła w pamięć Wajdy, że ostatecznie się z nią ożenił. Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek jest też matką córki Andrzeja Wajdy, Karoliny. Wiadomo, że to małżeństwo nie przetrwało zbyt długo, trwało około roku. Potem Tyszkiewicz bardzo chętnie opowiadała o Wajdzie, chwaliła jego intelekt, doświadczenie, sukcesy. Wajda o Tyszkiewicz mówić za bardzo nie chciał. Co się między nimi wydarzyło, tego nie. Małgorzata Braunek, która w Polowaniu na muchy wcieliła się w rolę Ireny, która wplątuje się w romans z żonatym Włodkiem. Trafiasz na samo, co miałam romansy. To już druga. Krytycy bardzo chwalili kreację Braunek, natomiast ona mówiła: jaka kreacja, przespacerowałam się po planie, ktoś mnie sfotografował, to tyle. Ponoć rady o tym, jak traktować na planie Małgorzatę Braunek, Wajdzie udzielał Kazimierz Kurz. Powiedział, że warto jej dać setę przed rozpoczęciem akcji. Jest rok 1972, Andrzej Wajda kręci Wesele. I mówi: szukałam dziewczyny z ludu. Dziewczyną z ludu okazuje się Ewa Ziętek, która wspaniale zagrała w tym filmie. Przyjmuje się, że to jedna z jej najlepszych ról. Krystyna Janda, czyli kolejna ikoniczna aktorka, w dużej mierze dzięki filmom Wajdy. Zagrała m.in. w Człowieku z Marmuru. Robię dyplom. Dyplom? Film dyplomowy. Co to ma być? Gwiazd jednego sezonu. Agnieszka, młoda studentka szkoły filmowej, realizuje swój dyplomowy film o przodowniku pracy. Jest dociekliwa, bardzo chce poznać prawdę. Ponoć swoją ekspresyjnością aktorka drażniła członków ekipy. Jak później wspominała, żartowano o niej, że powstaną szczęki z Krystyną Jandą w roli głównej. Aktorka wróciła do Wajdy na plan wielokrotnie, w tym m.in. w 2009 roku w filmie Tatarak. W Tataraku zagrała bardzo taką osobistą rolę. Zagrała starzejącą się kobietę, która zakochuje się w młodym chłopaku, ale film zwrócił uwagę także dlatego, że Janda miała tam długi, osobisty monolog, który wiązał się ze śmiercią jej męża. Aktorka, która zadebiutowała u Wajdy nie będąc nawet na studiach, bo miała zaledwie 16 lat i była to dla niej przełomowa rola, to Alicja Bachleta-Curuś, która zagrała w filmie Pan Tadeusz. W filmie, na które obowiązkowo w 1999 roku szły niemal wszystkie wycieczki szkolne. W tym my, byliśmy wtedy w 6 klasie. Na pewno jest to film dla Bachlety przełomowy, film, który otworzył jej też drogę do kariery zagranicznej, jeszcze nie w Hollywood, ale już w międzynarodowych produkcjach, m.in. polsko-niemieckich. Seksbomba, kojarzona z rolami nie zawsze bardzo inteligentnych kobiet, czyli Katarzyna Figura. Wajda dał jej szansę. Zagrała u niego pod stolinę w Zemście. Jak Figura wspominała,
Chciała zagrać kobietę, która rozpaczliwie chwyta się strzępów życia. Inny film z szkolnych wycieczek, Wałęsa, Człowiek Nadziei. I rola Danuty Wałęsy, którą zagrała Agnieszka Grochowska. Grochowska nie ma w tym filmie dużej roli, dlatego że tak jak w prawdziwym życiu, Danuta Wałęsa pozostawała w cieniu swojego męża. Czytałam taki wywiad, w którym prawdziwa pani Wałęsa bardzo chwaliła tę aktorkę za to, jak oddała jej niełatwe przecież życie u boku byłego prezydenta. Andrzej Wajda zmarł 9 października. Aktorzy, aktorki, reżyserzy, producenci z całego świata wspominają go. Dla nas najważniejsze były te role kobiece. A które Wam najbardziej się podobały? Które Wam zapadły w pamięć? Czy znacie filmy Wajdy? Może chcecie je teraz nadrobić? To jest najlepszy moment. Piszcie nam w komentarzach. A poza tym, jak zawsze, subskrybujcie nasz kanał, dzielcie się tym, co Wam się podobało, nie podobało, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.